Witajcie! Dziś zapraszam na przepyszną tartę z łososiem i z brokułem jako danie na ciepło i na zimno. Zaczynam od przygotowania ciasta, które już jest przeze mnie sprawdzone. Jest to ciasto, które często wykorzystuję do tart. Łączę wszystkie składniki, dobór mąki według uznania. Ja tym razem wykorzystałam mąkę łubinową i mąkę dyniową odtłuszczoną. Ciasto połączone przekładam do woreczka śniadaniowego i chłodzę jako taki cienki placek. W ten sposób szybciej się schłodzi w zamrażalniku. W tym czasie gotuję różyczki brokuła w lekko osolonej wodzie. Ciasto zastygło, kroję, układam w formie do tart, tak żeby wypełnić dno i boki. I wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekę przez około 15 minut. Ciasto już jest upieczone. Do białek i jajka dodaję pozostałe składniki na farsz. Łączę. Jeszcze czosnek. Miksuję. Układam wcześniej przygotowane różyczki brokuła. Wędzony łosoś i kontynuuję pieczenie. Pyszne, szybkie i tak jak wspominałam, na zimno i na ciepło. Więcej prostych keto inspiracji znajdziecie w moich e-bookach, w pakiecie jeszcze taniej. Polecam bestseller Proste Keto, w którym znajdziecie mnóstwo pomysłów na cały dzień. Pozdrawiam, do następnego razu, pa!